Jako posłuszne dzieci nie stosujcie się do przeszłych pożądliwości, jakie były w nieświadomości waszej, ale na wzór świętego, który was powołał, bądźcie i sami świętymi we wszelkim postępowaniu, bo napisano, świętymi bądźcie, bom ja święty. I jeżeli nazywacie ojcem tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, z bojaźnią przepędzajcie czas pielgrzymowania swego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem wykupieni jesteście od marnego postępowania waszego, przekazanego przez ojców, ale drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego, przeznaczonego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych z powodu was, którzy przezeń wierzycie w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara wasza i nadzieja wasza była w Bogu. Dzieci posłuszeństwa. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale pierwszego listu Piotra od 14 do 21 wersetu. Fragment ten wzywa nas do posłuszeństwa. Jako chrześcijanie nie potrzebujemy obecnie żadnych przykazań. Ustalone reguły są przeważnie nieprzestrzegane. Potrzebujemy jednak motywacji pobudzającej nas do posłuszeństwa Bogu. Piotr wymienia tu trzy podstawowe argumenty. Widzieliśmy w 15-16 wersecie. Bóg jest święty. Także w kolejnych dwóch wersetach, a w zasadzie w jednym, 17 werset, niebiański Ojciec sprawiedliwie sądzi. A także kolejnych 18-19 wersecie, drogocenna krew Pana Jezusa Chrystusa nas odkupiła. Werset 14. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Wyrażenie dzieci posłuszne wskazuje nam, że nasze całe życie powinno charakteryzować się posłuszeństwem wobec Boga. Z wersetu 2 wiemy już, że przez nawrócenie jesteśmy poświęceni ku posłuszeństwu. Bóg pragnie, abyśmy byli Jemu posłuszni tak, jak to było u Pana Jezusa. Wszystko to jest wykonalne, jeśli naszym priorytetem będzie chęć naśladowania Pana i podążanie za Bożym głosem. Słowa kierujcie się wzywają nas do codziennego, praktycznego posłuszeństwa. Będąc dziećmi Bożymi, powinniśmy we wszystkich sytuacjach postępować jako dzieci posłuszne i nie kierować się już więcej pożądliwościami. Nasze życie przed nawróceniem cechowało się cielesnym postępowaniem. Obecnie nie powinno to mieć już miejsca. Do tego wniosku Piotr dochodzi raz jeszcze, kiedy pisze, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie. Jest pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 3 werset. Albowiem dosyć nam, żeśmy w przeszłym czasie życia pełnili wolę pogan, chodząc w rozpustach, pożądliwościach, opilstwie, biesiadach, pijatykach i bezecnym bałwochwalstwie. Będąc niewierzącymi poganami, żyliśmy ponadto w nieświadomości. Nie posiadaliśmy dostatecznej wiedzy o Bogu, o sobie samych i o zbawieniu. Potwierdza to również Paweł, apostoł, kiedy wzywa nas, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Efezjan, 4 rozdział, 17-18 werset. Będąc wierzącymi, wiemy, kim jest Bóg, kim się staliśmy i co oznacza zbawienie. To chrześcijańskie poznanie ma wielki wpływ na nasze codzienne życie. I tutaj możemy przytoczyć pierwszy argument. Bóg jest święty. Tak, Bóg jest święty. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bądźcie świętymi.
Jest to apel, który wzywa nas nie tylko do tego, aby nie grzeszyć, lecz aby żyć w całkowitym oddzieleniu od wszelkiego rodzaju zła. Każdego dnia jesteśmy wzywani do urzeczywistniania tego we wszelkim, każdym postępowaniu. Bóg pragnie, abyśmy byli świętymi w każdym obszarze naszego życia. Świętymi, czyli oddzielonymi. Oddzielonymi dla Boga. Bóg pragnie, abyśmy byli oddzielonymi dla Boga w każdym obszarze naszego życia. W małżeństwie, w rodzinie, w pracy, w domu, pośród ludu Bożego, a również w służbie dla Pana. Następnie pojawia się pierwszy argument wzywający nas do życia w świętości i posłuszeństwie. Jaki to argument? No Bóg jest święty. Serafini wołali jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. To widzieliśmy w Izajasza 6:3. Żyjemy przed obliczem absolutnie świętego Boga. Powinno nas to motywować do tego, aby nie grzeszyć, aby być Mu posłusznymi. Piotr apostoł przytacza tu miejsce z trzeciej księgi Mojżeszowej. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czytamy to w trzeciej Mojżeszowej, 11 rozdział, 45 werset, gdzie mowa jest o zwierzętach czystych, które Izraelici mogli jeść, i nieczystych, których nie mogli jeść ani dotykać ich padliny. A w zasadzie nawet musimy to przenieść na duchową sferę naszego życia, traktując to jako pouczenie do życia w posłuszeństwie, świętości, oddzieleniu dla Boga. I także mamy tutaj wyraźne wskazanie, że jest tutaj drugi argument. Bóg, nasz Ojciec, sądzi sprawiedliwie. Tak mówi werset 17. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Werset ten przypomina nam najpierw o więzi, którą mamy jako chrześcijanie. Znamy Boga jako Ojca, który nas miłuje. Jednak nasz niebiański Ojciec nas też wychowuje i sądzi. Co to oznacza? Nie chodzi o to, że po zakończeniu swego życia zostaniemy osądzeni. Wierzący znają jednoznaczną wypowiedź Pisma Świętego w tej kwestii, a brzmi ona: kto wierzy w Niego, to znaczy w Syna Bożego, w Pana Jezusa Chrystusa, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi, nie będzie sądzony. Tak mówi wyraźnie Ewangelia Jana 3, rozdział 18, werset. Nie ma takiej możliwości, aby wierzący był sądzony. Nie chodzi więc o przyszły sąd nad nami, lecz o sprawiedliwe reagowanie Ojca na nasze postępowanie w obecnym czasie. I list do Galacjan 6 rozdział pomaga nam zrozumieć tę myśl. Tam w wersecie 7 czytamy: nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i będzie zbierać. Jeśli żyjemy zgodnie ze Słowem Bożym, wtedy zbieramy błogosławieństwo. Jeśli nie jesteśmy Bogu posłuszni, doświadczamy Jego karności. Ponieważ pierwszy list Piotra pokazuje nam przede wszystkim naszą odpowiedzialność, to wskazuje nam też sprawiedliwe działanie Boże w Jego zarządzaniu. W rozdziale 1, wersecie 17, mowa jest o działaniu dotyczącym naszego osobistego życia, a w rozdziale 4, wersetu 17, dotyczy ono wspólnego życia ludu Bożego. Przeczytam ten werset 4, rozdział 17, werset pierwszego listu Piotra: albowiem czas jest, aby się sąd rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś naprzód od nas, jakiż będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangelii Bożej? I pierwszy rozdział 17, werset. Jeżeli nazywacie Ojcem tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku z bojaźnią, przepędzajcie czas pielgrzymowania swego. Niebiański Ojciec sądzi bez względu na osobę każdego według uczynków Jego. Tego w naszym życiu doświadczyliśmy niejednokrotnie. Dlatego bądźmy Mu posłuszni, by nie musiała nas dotykać Jego karcąca dłoń. Żyjcie w bojaźni
przez czas pielgrzymowania waszego, Bóg życzy sobie, abyśmy żyli w odłączeniu od tego świata i w bojaźni Bożej. Słowo pielgrzymowanie występuje w pierwszym liście Piotra. Raz, dwa, trzy razy. Trzy razy. Występuje w pierwszym liście Piotra trzykrotnie. W rozdziale pierwszym, werset pierwszy, adresaci listu są nazywani wychodźcami, pielgrzymami i rozproszonymi. Będąc Żydami, żyli oni poza granicami swojego kraju. W wersecie 17, werset 17 rozdziału pierwszego, jest przedstawiony charakter naszego pielgrzymowania w bojaźni. Chodzi o zewnętrzne odłączenie od tego świata. I drugi rozdział, 11 werset. Piotr ponownie zwraca się do pielgrzymów. Są oni tam nazywani albo wzywani do tego, aby na tej ziemi, która nie jest ich ojczyzną, wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości. W tym wersecie chodzi o wewnętrzne odłączenie. Odłączenie od świata ma więc aspekt zewnętrzny i wewnętrzny. Ta kwestia wyjaśniona jest m.in. w Rzymian 12 rozdział 2 werset. Czytamy tam, a nie upodabniajcie się do tego świata. Słowa te mówią o naszym życiu, które widać na zewnątrz. Dalej czytamy, ale się przemieńcie. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Z kolei te słowa wskazują nam, jakie powinno być nasze wewnętrzne nastawienie do tego świata. Żadną miarą nie powinniśmy ulegać wpływom tego świata. To jest ważne. A co oznacza życie w bojaźni? Nie oznacza ono bynajmniej życia w strachu przed Bogiem. Tak jakbyśmy nie mieli pewności zbawienia. Tak jak byliśmy niepewni. Nie, to nie o to chodzi. A więc co oznacza życie w bojaźni? Nie oznacza ono w żadnym przypadku życia w strachu przed Bogiem w taki sposób, jak się powinien bać ktoś, kto nie ma pewności zbawienia. Życie w bojaźni to życie, jakie prowadzimy przed Bogiem, będąc świadomi autorytetu Jego słowa nad naszym sumieniem. To znaczy, że na wskazówki w nim zawarte, na wszystkie wskazania Słowa Bożego, zawsze mówimy chętnie tak. Otwarcie mówimy tak. Koniec argumentacji. To nie jest koniec argumentacji. Mamy jeszcze argument taki, że droga krew Chrystusa nas odkupiła. Werset 18 mówi, wiedząc, że wiemy. Ponieważ żyjemy w czasie łaski, znamy doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Jest to coś naprawdę wielkiego. Tej wiedzy nie posiadali wierzący Starego Testamentu. Oczywiście Abraham, Mojżesz i Dawid nie mieli wątpliwości co do swojego przyjęcia przez Boga. Oni byli naprawdę zbawieni. Oni ufali Mu, że w jakiś sposób rozwiąże On problem ich grzechów, lecz nie wiedzieli jak. My wiemy dokładnie, na jakiej podstawie zostały przebaczone nam grzechy. Na podstawie dzieła wykupienia Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. To jest trzeci argument naszego posłuszeństwa. Jesteśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa. To motywuje nas do tego, abyśmy lekkomyślnie nie grzeszyli. To motywuje nas do tego, aby lekkomyślnie nie grzeszyć, ale być posłusznymi Bogu i Jego Słowu. W tym wersecie zauważamy wiele innych szczegółów dotyczących naszego wykupienia i naszego wykupiciela. Po pierwsze, wykupieni z tradycji, bo to mówi werset 18. Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. Z czego zostaliśmy wykupieni? Z marnego postępowania przekazanego przez ojców. Co przez to rozumiemy? Odbiorcy tego listu byli ludźmi z narodu żydowskiego w głównej mierze, ale my również jako chrześcijanie niepochodzący z Żydów czytamy ten list. A więc główny odbiorca to odbiorcy listu pochodzenia żydowskiego. Większość z nich mechanicznie zachowywała nakazy Boże Starego Testamentu, nie mając sobie nowego życia.
Z tradycji obchodzono święta Pana i uczono się Bożych przykazań. Ponadto dodano wiele własnych przepisów, którymi było nacechowane całe ich życie. To pomieszanie religijności i ludzkich przepisów było jedynie fasadą zewnętrzną, fasadą pozbawioną szczerej relacji z Bogiem. Kiedy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, zostali Jego wykupionymi i zostali z tego wykupieni. Jako dzieci Boże jesteśmy, chociaż nie mamy żydowskich korzeni, tak samo wyzwoleni ze wszelkich religijnych tradycji pogańskich. Jako wierzącym chrześcijanom grozi nam również niebezpieczeństwo kierowania się tradycją. Strzeżmy się niepisanych przepisów czy ustalonej przez ludzi liturgii, które wymuszają na nas i naszych wspólnotach zachowywanie pewnych form, które nie są niczym dobrym. Zewnętrzne zachowywanie pewnych przyzwyczajeń nie ma żadnej wartości przed Bogiem. Natomiast z całego serca, które jest oddane Panu, starajmy się zachowywać chrześcijańską prawdę. Nie jesteśmy wykupieni srebrem lub złotem. Srebro i złoto to metale wartościowe, aczkolwiek nietrwałe. Cena za nasze wykupienie nie mogła być zapłacona nawet najwartościowszym kruszcem, jaki istnieje na tej ziemi. Trzeba było czegoś więcej. Wykupieni jesteśmy natomiast drogą krwią Chrystusa. I to mówi nam werset 19, 19 werset 1 rozdziału 1 listu Piotra. Lecz drogą krwią Chrystusa. Drogocenna krew Chrystusa była ceną za nasze wykupienie. Jego śmierć na krzyżu jest w oczach Bożych tak wartościowa, że wystarcza, aby nas wyratować. Pan Jezus Chrystus złożył swoje życie w ofierze. Cena za nasze wykupienie musiała być aż tak wysoka, ponieważ byliśmy niewolnikami grzechu. Rzymian 6 rozdział 17 werset mówi o tym wyraźnie. I niewolnikami zguby. O tym mówi z kolei drugi list Piotra w drugim rozdziale 19 werset. I także kluczowa rzecz jest taka, że mamy baranka Bożego. Werset 19 mówi o jako baranka niewinnego i nieskalanego. Tak, widzimy w tym Pana Jezusa Chrystusa jako baranka. W Starym Testamencie składano w ofierze różnorakie zwierzęta. Gołębie, kozy, owce, bydło. Wszystkie one wskazywały na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie jest on ukazany jako baranek. Tak przedstawiają go trzej apostołowie, między innymi. Jan, apostoł, używa tego określenia w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Jan Chrzciciel mówi tam dwukrotnie, oto baranek Boży, o czym czytamy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 29 werset i 36 werset. W pierwszym przypadku nacisk położony jest na jego ofiarę, w drugim na osobę, która została ofiarowana. Apostoł Jan wymienia również baranka w Księdze Objawienia. Jednak w innym znaczeniu chcę wyraźnie zaznaczyć, że ten, który kiedyś był zgardzony, obecnie jest czczony. Pośrodku tronu, w centrum Bożej mocy, stoi baranek jakby zabity. Czytamy to w Apokalipsie, Objawieniu, 5 rozdział, 6 werset. Jest nim Jezus Chrystus Pan, który został przybity przez ludzi do krzyża, ale od Boga otrzymał miejsce chwały. Kolejny apostoł to jest apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówi o Jezusie Chrystusie Panu jako o baranku paschalnym. Na waszą paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 7 werset. On zastępczo umarł za nas na krzyżu, aby nie spotkał nas sąd Boży. I ten trzeci apostoł, który również wspomina Pana Jezusa jako baranka, to jest apostoł Piotr. Apostoł Piotr nazywa tutaj Pana Jezusa Chrystusa barankiem, mając na myśli święto Paschy obchodzone w Egipcie. W tym względzie Pan Jezus Chrystus jest tym najznamienitszym barankiem paschalnym. Także mamy dwa miejsca ze Starego Testamentu, które mówią o dwóch charakterystycznych cechach baranka. Po pierwsze, druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, mówi o czystości. A z kolei o oddaniu
Mówi Izajasza 53, werset 7. Obydwa przymioty charakteryzowały naszego Zbawiciela. Po pierwsze, był on czysty, to znaczy bez grzechu. Z drugiej strony, w milczeniu i z oddaniem Bogu znosił on wrogość ze strony ludzi. On, Pan Jezus Chrystus, on jest barankiem niewinnym i nieskalanym. Możemy z wielką radością stanowczo powiedzieć, że grzechu w nim nie ma, bo tak ogłasza Słowo Boże w pierwszym liście Jana, 3, 5 werset. Grzechu w nim nie ma. Jan, apostoł, przez to wyraża, że społeczność Pana Jezusa Chrystusa jako człowieka z Bogiem nigdy nie została zakłócona przez grzech. Także mamy wyraźne świadectwo, on grzechu nie popełnił. To mówi pierwszy list Piotra, 2, 22 werset. Piotr, który wiele pisze o praktycznym życiu, potwierdza, że Pan Jezus nigdy nie zgrzeszył. I on nie znał grzechu, o tym świadczy apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, 5, 21 werset. On nie znał grzechu. Paweł apostoł, nauczyciel, chce powiedzieć, że w nauce Pana Jezusa Chrystusa nie można było się doszukać niczego grzesznego. Ta doskonała czystość życia Pana Jezusa Chrystusa była warunkiem Jego zastępczej śmierci na krzyżu Golgoty. I Pan Jezus Chrystus jako Baranek Boży był przejrzany w wieczności. I to czytamy w wersecie 20. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata. Pan Jezus został przejrzany przed założeniem świata. Jesteśmy pełni zachwytu nad dokładnością Biblii. Chrystus nie został w przeszłości wybrany, gdyż wybierając kogoś potrzebujemy co najmniej dwóch osób, a tylko przejrzany. Przejrzany. On był jeden, jedyny, jednorodzony Boży Syn. Zostało to dokładnie pokazane na przykładzie Izaaka. Bóg powiedział do Abrahama, weź syna swego, jedynego swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, 2 werset. Dzięki Słowu Bożemu mamy wgląd do okresu przed założenia świata. Z jednej strony Bóg powziął postanowienie, aby w Chrystusie Jezusie podarować nam chrześcijańskie błogosławieństwa. Z drugiej strony, wszechwiedzący Bóg wiedział, że człowiek zgrzeszy, a Boży wróg będzie chciał przeszkodzić wypełnieniu Bożych zamiarów. Z tego powodu Bóg przewidział Chrystusa jako baranka, aby pomimo upadku w grzech Jego odwieczne plany mogły być zrealizowane. Także jest powiedziane, że On jest objawiony w czasach ostatnich. To mówi nam werset 20. Ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Nadeszły ostatnie czasy. Bóg przez stulecia wystawiał człowieka na próbę, ale człowiek ciągle nie spełniał jego oczekiwań. Zsyłając swojego Syna na ziemię, Bóg zakończył czas prób względem człowieka. Z jednej strony Jezus Chrystus, Pan, był ostatnim kamieniem probierczym dla ludzi, bo go ukrzyżowali. Z drugiej strony Pan Jezus Chrystus przyszedł jako Boży Baranek, aby rozwiązać problem pozbawionych nadziei, zgubionych grzeszników. On przyszedł z naszego powodu i nas uratował i za nas umarł. Bóg nie żąda już niczego więcej, natomiast daje zupełny ratunek temu, kto uwierzy w Chrystusa. Przez wiarę w Jego drogocenną krew grzesznik dostępuje wiecznego wykupienia. Przez wiarę w Jego drogocenną krew dostępuje on wiecznego wykupienia i zostaje wprowadzony w chrześcijańskie błogosławieństwa. I 21 werset mówi jeszcze o wierze w Boga. Którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Pan Jezus nie tylko nas wykupił, lecz objawił nam Boga przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i swoją chwałę. Znamy teraz Boga jako Boga miłości.
On widział nasz problem grzechu i dał swojego Syna na ofiarę za nas. Znamy również Boga jako Boga mocy. On wzbudził Jezusa Chrystusa z umarłych i uwielbił Go w niebie. Przez Pana Jezusa Chrystusa uwierzyliśmy Bogu. Poznaliśmy Jego miłość i moc. Posiadamy więc pewność zbawienia i w Bogu pokładamy naszą nadzieję tak w jasne, jak i w ciemne dni. Tę część rozważania nad pierwszym listem Piotra muszę zamknąć słowami psalmu 62, werset 2. Tylko w Bogu jest uciszenie duszy mojej. A mając potrójną motywację, Bóg jest święty, Bóg sądzi sprawiedliwie i drogocenna krew Chrystusa nas wykupiła, możemy każdy osobiście w posłuszeństwie i w zaufaniu podążać drogą wiary aż do celu w górze. To jest właśnie najważniejsza lekcja, którą możemy z tego fragmentu wyciągnąć dla siebie.